Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Gdy Państwo będą słyszeli te słowa, będzie już długo po wschodzie słońca. Teraz mamy już północ za minut dziewięć. Nagrywam tę audycję po to, by nie musieć jej nagrywać rano, czyli w celach takich, taka można by powiedzieć, audycjo-lokata głos-lokata żebym sobie rano mógł spokojnie usiąść, usiąść. E, poczytać coś, może sobie obejrzeć coś w necie, odmóżdżyć się, jak to się mówi, jak to się mówi się. Czyli, e, jak to mówi przysłowie, chłop siedzi, a mu trawa sama rośnie, czy jakoś tak. Na pomysł tej audycji wpadłem, wpadłem, gdy grałem w grę. Grałem w grę, szanowni państwo, w której oszukiwałem, bo zawsze w tej grze, znaczy zawsze no. Gdy nie oszukuję to przegrywam. Prawie zawsze oszukuję, jeśli chcę wygrywać, a lubię wygrywać. Stworzyłem potęgę militarną z Luksemburga. No ale to mniejsza z tym. W tle zawsze lubię sobie posłuchać jakichś dobrych twórców. Więc a więc padło tym razem E, jakoś mnie wzięło na tematy motoryzacyjne. E, czasem słucham, mam duże zaległości, oczywiście pana Olszaka z kanału Ocal siebie. E, lubię posłuchać Szarpanki z życiem. E, wróżę temu gościowi dużą karierę, bo jest, jest przebojowy, nie tak jak ja, jakieś tam ciepłe kluchy jestem, tylko jakiś milutki i tak dalej, dzień dobry, chip chip, kysz-kysz no akurat taki przykład tylko tutaj jest elegancko, z jajem z poczuciem humoru, z sarkazmem obawiam się tylko żeby czy tego sarkazmu czy tej takiej zdrowej takiej energii po prostu nie zmiotą pierwsze pozwa albo pierwsze jakieś prześladowania nie życzę mu tego co ja miałem, natomiast no, nie chciałbym żeby tak było życzę mu też żeby jak najdłużej jak najdłużej mógł w taki sposób działać, ale myślę, że to jest inteligentny człowiek i on sobie będzie zdawał sprawę z tego i jakiś będzie podejmował kroki. Lubię też posłuchać Miktał Polska. Gościu ma taki ciepły, miły głos, fajny. Jest jeszcze fajny jest też podobny głos do tego pana z Miktał Polska, to jest Uncle Timo się nazywa. Tam przesłuchałem ileś tam audycji. No i jest trochę takich rzeczy, których słucham, ale to już takie różne lubię. Ezoteryka, jakieś tam religie, ale to już tak hobbystycznie. Dzisiaj trafiło na kanał Pertyn Ględzi, gdzie faktycznie pan prowadzący jest z jednej strony. podziwiam go, bo on potrafi mówić bardziej rozwlekle niż ja. A tak gdzieś głęboko w swoim serduszku takie miałem przekonanie wewnętrzne, że jestem największą męczybułą w polskim internecie, a może nie tylko w polskim. A tu się okazało, że jest ktoś, kto, no nie wiem, może nie przybija mnie, ale no już jest takim bardzo zaawansowanym uczniem moim w tej jakże, w jakże trudnej sztuce gadania. Nie wiadomo o czym, w sumie. Ja pod koniec audycji często już nie wiem o czym mówiłem i zapominam o wszystkim. Krótko mówiąc, obejrzałem kilka odcinków. Akurat oglądałem, trafiło na samochody Range Rover. Akurat bardzo mało o tej marce widziałem. Fajnie było posłuchać. I tutaj, właśnie. Mm, Wpadłem na pomysł takiej audycji ezoterycznej. No już 4,5 minuty minęło, a ja Państwu jeszcze wstępu nie zrobiłem. Postaram się przyspieszyć. Padły takie słowa. Słowa znamienne. Słowa ważne. Ba, bardzo ważne. Że ciężko jest po wyjściu z takiego samochodu po prostu używać motoryzacji. I powiem Państwu, że miałem jakąś tam przyjemność ileś razy jeździć samochodami naprawdę niezłymi. I przesiadka później do jakiegoś zwykłego wozu, typu, już nawet nie mówi o Skodzie Fabi czy coś, bo to, to jest właściwie hulajnoga z daszkiem i z kółkami z boku, tylko mówię o jakichś takich samochodach trochę wyższej klasy. I wrażenia są takie, że człowiek ma ochotę wyjąć pistolet i sobie przyłożyć do skroni i strzelić. Takie są często odczucia, gdy człowiek. Posmakuje naprawdę tych kilkuset koni, gdy posmakuje znakomitego wyciszenia kabiny, posłucha naprawdę dobrej jakości muzyki z niezłego zestawu audio. Do tego dołącza się nie tylko to poczucie, poczucie wolności. Naciskasz hamulec, on staje. Nie jak Fabi, naciskasz hamulec i. Albo staje, albo nie staje. Jak staje to dęba, albo w ogóle nie staje. Naciskasz hamulec, stajesz prawie w miejscu, naciskasz gaz to cię wciska w, w siedzenie. Masz takie poczucie wolności. Duża maszyna, ciężka maszyna, droga maszyna robi twoje spełnia twoje życzenia jak jeans butelki. To jest poczucie władzy, poczucie wolności. Do tego dochodzi Jedno z najgorszych, jedna z najgorszych trucizn szatańskich. Podziw otoczenia. Młodzi chłopcy patrzą zazdrością. Starsi mężczyźni udają, że nie patrzą, że ich to nie interesuje, a kobiety patrzą z wyraźnym zainteresowaniem. Wyraźnie chcąc dojrzeć, kto tam siedzi w tym samochodzie. Jaki to jest mężczyzna. Co to jest za mężczyzna, który zarobił na taki poważny samochód. To wszystko sprawia, że Powrót, powrót do zwykłego samochodu wydaje się tak, jakby człowiek był troszeczkę w ciele pana Pudzianowskiego albo pana Różalskiego, poczuł tę moc, tę siłę, te zazdrosne spojrzenia, może, może inaczej zazdrosne i lękliwe spojrzenia innych mężczyzn, pełne podziwu spojrzenia młodych mężczyzn, którzy by chcieli osiągnąć taki sukces i tak mocno łomotać swoich wrogów, bić ich po łbach. Oraz pełne pożądania i chciwości spojrzenia kobiet. I wtedy wchodzisz w ciało sepleniącego, niewymawia niewymawiającego L, tfu, przepraszam, R, mężczyznę, w wieku na no jakimś takim już takim, no 50 lat powiedzmy, z brzuszkiem, łusiejącego. I kulwa, kulwa, ja bym chciał do tego pana Luzalskiego znowu ciała w O Oto tak jest. Powrót jest bolesny. Powrót jest często zjawiskiem traumatycznym dla człowieka. Ale to jest normalne, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Gdy poczujesz coś dobrego, to gdy wracasz do czegoś gorszego, to masz poczucie, że jesteś sfrustrowany, krótko mówiąc. I dlaczego państwo o tym mówię i dlaczego to jest audycja esoteryczna, a nie motoryzacyjna? Bo po pierwsze ja się na samochodach bardzo słabo znam. A po drugie, porównanie jest bardzo idealne. Gdy człowiek medytuje, gdy człowiek stosuje techniki modlitewne, gdy człowiek idzie ścieżką mistycyzmu, obserwuje siebie, zmienia swoje wzorce, poświadomia swoje schematy działania, czyli rozwój osobisty, ale nie tylko, także rozwój duchowy. Gdy modli się, gdy szuka tej boskości, nie w jakiejś postaci jakiejś korporacji religijnej, która daje taką mrożonkę, tak jak mamy mrożony jakiś udziec, przeterminowany gdzieś z Lidla dla niemieckiego, to tu nam wyciąga korporacja religijna jakiś tam produkt zamrożony, niesmaczny, tylko szukamy tego prawdziwego Boga. I gdy po latach treningu, medytacji, wyciszania, relaksacji znajdujemy, to zawsze efektem, efektem ubocznym, jakby nawiązania kontaktu umysłu ludzkiego, czyli mo mojego, ja, Marek, ja, Marek Kotoński, stapiam się z czymś cudownym, z czymś, co mnie znacznie przerasta, i wtedy czujesz, wtedy czujesz wyraźnie, że istnieje coś, co stworzyło wszystko. I tę Skodę Fabię w gazie, i ten, te kozie głowy, ten, ten wypizdów kosmiczny na naszą planetkę, i niesamowite kwazary, czarne dziury i budżetowe i wszystkie inne. Po prostu cuda, galaktyki, gromady galaktyk, cuda, wianki, cuda i dziwy. Wtedy czujesz, to jest właśnie ta sfera boskości, kiedy liźniesz liźnierz Boga. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, robi się taki kawał ludziom, którzy tego nie znają. W zimie, gdy jest temperatura minusowa, prosi się, typuje się kogoś, z kogo będziemy się śmiali. Znaczy, ja tego nigdy nikomu nie zrobiłem, ani na szczęście mi nikt tego nie zrobił. I prosi się albo zakłada, żeby ktoś dotknął językiem metalowej jakiejś części, huśtawki, czegokolwiek. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, to przymarza momentalnie. Podrywa się razem ze skórą, jest bardzo podły kawał. I to jest właśnie coś takiego. Poznać Boga, liznąć tego stanu błogości rozkosz. To Bóg to jest właśnie ten zamrożony, metalowy słupek. I ty go liźniesz, już się nie możesz oderwać. Koń mi Cię nie oderwą. Albo urwą jęzora, czy tam kawałek skóry. Oczywiście ja daję takie no, luźne skojarzenia, bo to jest rozmowa na luzie, ale zawsze efektem tego nawiązania kontaktu, zobaczcie, ludzie tak mówią, czy UFO istnieje, czy gdzieś tam na Prima Centauri, Srauri, Bóg jeden wie, jakie tam są nazwy, czy tam są jakieś formy życia. No pewnie są. Biorąc pod uwagę statystykę, jest tyle planet, tyle wszechświatów, tyle jeszcze mówią fizycy kwantowi, że tam są czasy, przestrzenie, to jest wymieszane. Wiara, że tam nie ma żadnej cywilizacji żyjącej, inteligentnej, to może nawet być po prostu wszystko. Tam może być wszystko, co tylko wymyślimy. Nawet cała olbrzymia planeta gazowa, gdzie planeta stalkerów ze skodami, fabiami. To coś niesamowitego. Cała planeta w obracie to jest 100 miliardów stalkerów. I oni wszyscy się stalkują. Nie, no to jest w ogóle przesada. Ale ludzie sobie zadają pytanie, czy tam jest życie. A lepiej sobie zadać pytanie, czy jak to jest możliwe, żeby tam życia nie było. I ważniejsze pytanie, po co mam patrzeć tam w gwiazdy? Czy tam istnieje życie? Zresztą płaskoziemcy mówią, że to, to jakiś miraż jest tylko, tak? Takie sztuczne kopuła, tak? Albo że Iluminati reptilianie, jaszczuro, jaszczury z głowami kurczaka, y, po prostu stworzyły hologram. Ja tam nie wiem, ja jestem prosty chłopak bez matury. Ja w gwiazdy patrzeć nie będę tak jak świnia, bo świnia nie może głowy do góry podnieść. Nie wiem, czy Państwo nie wiedzą. Ja patrzę w głąb siebie, bo czy będę profesorem zwyczajnym, czy będę docentem habilitowanym z piętnastoma specjalnościami, to spojrzeć mogę tak samo jak i oni. Mogę spojrzeć w siebie, nie, nie mam tu na myśli swoich flaczków, tylko mam na myśli swój umysł, swoje myśli, emocje, po prostu obserwuję co tam jest, a jest tam dużo bardzo ciekawych rzeczy. No, nie będę też ukrywał, że jest dużo nieciekawych rzeczy i moje życie. Mężczyzny 40-letniego, to w większości próba ominięcia różnych parszywych wspomnień, które mi przychodzą, które mi po prostu sprawiają ból i moje życie wewnętrzne, bo jestem introwertykiem, przypomina taki slalom. Ja po prostu omijam, omijam takie różne rzeczy, żeby nie skierować energii swoich myśli na coś, bo jak sobie coś przypomnę, będę bardzo to przeżywał. Dlatego, chcę Państwu powiedzieć, co następuje z chwilą gdy szukamy Boga i go, go znajdziemy efektem ubocznym takiego bliskiego kontaktu jest tak błogość, rozkosz, szczęście, poczucie wdzięczności, zachwytu, wtedy chcemy się tym dzielić, bo no to szanowni państwo to tak jest, no kto siedzi dobrym samochodem, no chciałby obok siebie mieć tą dziewczynę, pochwalić się jej, pokazać te przyspieszenie, wiadomo, że to jest gówniarskie. No, ale człowiek by chciał. Tak samo człowiek, no sam leży pod tą kołderką wieczorkiem, taki pachnący, bowy kompony. No, tak wiadomo, no, byłaby fajna dziewczyna, no to wiadomo, puścić bąka i od razu ją przytrzymać, jej głowę pod kołdrą. No, jakoś tak by się chciało podzielić tym wszystkim. Oczywiście to taki żart, no taki półżart, powiedzmy. Zresztą, jak mężczyzna kocha, to tak właśnie robi z dziewczynami, więc yy, żartuję, żartuję, oczywiście, bo mi to wyciągną gdzieś tam. Szanowni Państwo, dlaczego człowiek, który doświadczy Boga, Boga prawdziwego, Boga żywego, dlaczego taki człowiek jest niebezpieczny? To jest tak jak samochodem: wsiądziesz do dobrego auta, to już do fabi, no, jak będziesz musiał, to wsiądziesz. Ale dramat, rozpacz, tak? Ani przyspieszenia, ani masy, tylko patrzą z uśmieszkami. Nie ma nic, wszystko ci zabrali, wszystkie te szatańskie przyjemności ci zabrali. I teraz masz człowieka, który skupia się w sobie, bo na czym polega kontakt z Bogiem? Ja Państwu powiem. Zamykasz oczy i wyobrażasz sobie swojego najlepszego przyjaciela Boga, pojawia się ta energia, bo to jest energia. My to odczuwamy i możemy to nazwać jako energią. I jeść po prostu tak dobrze, jak kurwa w brzuchu mamusi. Tylko już jesteś tego świadomy. Czy ja tego doznałem? Nie, teraz tego nie doznałem. Jestem napięty, przeżywam dużo stresów i to są rzeczy, których jestem świadoma. Jestem świadomy, że jestem wielu rzeczy nieświadomy. Ale miałem takie przebłyski i wiem, że to, co mówią mędrcy, że jeśli ja byłem w stanie przeżyć ułamek sekundy, to jestem w stanie przeżyć dwa razy więcej jestem w stanie pół sekundy przeżyć sekundę, a oni to przeżywają minutami, godzinami. Ale to jest to samo. To co ja doznałem, to jest dokładnie to samo, co opisują. Czy chrześcijańscy mistycy, buddyjscy mistycy, sufi, e, wszyscy opisują to samo. To jest ten sam stan, który odczuwamy jako napływ takiej błogości i rozkoszy. Błogość, rozkosz, świadomość kosmiczna, ta energia z czasem się przejawia, to oni opisują, tam wtedy masz poczucie tych trzech światów, że jesteś wszystkim, że jesteś. Też mikroskopijnym punktem, który się rozszerza, to są bardzo dziwne uczucia i one pod wpływem tej energii umysł to zupełnie inaczej odczuwa i opisuje. To są po prostu opisy naszego mózgu, czyli opisy małego, słabego komputerka, który próbuje opisać coś, co jest nie do opisania. I właśnie takie są stąd opisy. To jest tak, jak na starej Noki, na której grałeś wężyka. Pamiętacie Państwo taka gra, że ja znacznie nigdy tej nogi nie miałem, ale kiedyś tam grałem i powiem Państwu, że to jest tak, jakbyście na tej nogi, na tej kurde nogi, przepraszam, jestem już zmęczony, jakbyście chcieli na tej nogi odpalić, nie wiem, no, y, tę grę, która ma wyjść, Cyberpunk, tam 77, tak? Y, no, no, to jest niemożliwe. Tak samo nasz mózg, nasz malutki komputerek y, nie stanie. Ogarnąć boskości, dlatego właśnie są takie opisy, także błogość i tak dalej. Po prostu no, opisujemy jak możemy. To jest tak, jakby ślepcowi kazać opisać kształty, kolory. No, nie będzie potrafił, bo nie ma porównania, nie wie, jak to wyglądało. W związku z tym, człowiek, który sam jest w stanie zamknąć oczy albo nawet nie zamykać. Skupić się na idei Boga i odczuć radość, szczęście, to wszystko, za co inni zabijają, kradną, piją, ćpają, potem srają, żygają pod siebie, na innych, na siebie, po to, żeby przez chwilę narkotyk, czy alkohol, czy jakiś inny środek psychoaktywny dał im poczucie przyjemności. A ty masz na życzenie to wszystko i to dużo mocniejsze. Niektórzy, żeby mieć podziw innych ludzi, to się żenią, robią rodziny, robią dzieci. Zakładają firmy, dają jakąś tam kasę charytatywnie, żeby pokazać, że są dobrzy. Ludzie robią cyrki, żeby tylko zdobyć troszeczkę tego uczucia przyjemności. Tatuują sobie oczy, dupy. Kobiety sobie wycinały kawałki ud, bo była moda na, na taką przerwę, jak złączą nogi między udami. W ogóle jakieś chemie sobie na twarz kładą. No to po prostu ludzie robią cyrki, dla tego uczucia przyjemności. A ty już to masz, nie potrzebujesz nic. Nie potrzebujesz związków, nie potrzebujesz superciuchów, najnowszych smartfonów, nie potrzebujesz wchodzić do jakiejś religii nowej, do, iść do korporacji pracować, nie potrzebujesz robić się pajaca po, z kumplami z, z, z korporacji, gdzieś tam w barze się najebać i potem wszyscy się rypią tak, z mężatkami typowe. Nie potrzebujesz już tego wszystkiego. Nie potrzebujesz blichtru, nie potrzebujesz kupowania, nie pójdziesz już do korporacji religijnej. No powiedz mi, no co taki napuszony, z wielkim brzuchem, ledwo dychający, obwieszony złotem biskup, potężnych hierarcha, czy jakiś kardynał, przed którym klękają go, wszyscy w sygnet całują, czy tam w pierście, nie wiem, jak, co to jest. No co ten człowiek może ci dać? Że on ci powie, że jak będziesz go całował w sygnet i wierzy w to, co on mówi, czyli w jego wideo jego korporacji religijnej, to pójdziesz do nieba? Przecież ty czujesz Boga i już wiesz, że to jest wszystko wieczne, że ciało twoje upadnie, ale ty nadal twoja świadomość zatopiona w Bogu przetrwa. Co może ci dać biskup? Co może ci dać ktokolwiek? Kto ci może coś obiecać? żebyś miał dobry samochód? Żebyś miał fajną chatę? Że będziesz tak jak taki gościu już chyba po paru zawałach serca, nie pamiętam jak się nazywa, na Instagramie się pokazuje z ładnymi dziewczynami, z karabinami. Jakiś lans robi jakieś samochody. No, co ci może ten świat za, zaoferować? Jak ty te wszystkie rzeczy, które ludziom daje podziw innych, zazdrość innych, e, uczucia, których ludzie doznają, jak sobie kupują najdroższe zegarki, samochody, jachty, domy. Przecież ty już masz wszystko razy milion. Nic już nie potrzebujesz. Jesteś wolny od nich wszystkich. Czy ty czujesz, jakie to jest zagrożenie dla korporacji religijnej, dla księdza, dla biskupa, papieża? Jakie to jest zagrożenie dla państwa? No, taki człowiek, który czuje w sobie boskość, to taki człowiek wie, że wszyscy ludzie są po prostu z tej samej energii. Tylko, że zapomnieli, poprzez przyjście do, przyjście do tego piekielnego świata, zapomnieli, że mają w sobie Boga. I każdy tutaj oświecony, który przychodzi, próbuje mówić: Masz w sobie Boga, i to każdy mówił. Budda, Jezus, jeśli istniał, pewnie istniał, Zaratusztra, masa, można by ich wymieniać. Pewien święty z bloga Kanister, który znany jest z umiejętności bilokacji, że jak podaja, podali policyjni informatycy, swoje oświecone posty pisze z Częstochowy, z Politechniki Częstochowskiej, a on twierdzi, że mieszka w Krakowie. Czyli w dwóch miejscach przybywa jednocześnie, no bo raczej nie można go posądzić o kłamstwo, więc... Mamy nawet teraz w tych czasach pewnych świętych. W związku z tym chcę Państwu powiedzieć, że skoro wiemy, że człowiek, który ma dostęp do Boga, jest zagrożeniem dla Państwa, dla religii, dla wszelkich koncernów korporacji, już ci nic nie sprzedadzą. Masz w sobie rozkosz, już nie potrzebujesz, jeśli opowiem Państwu, w jaki sposób człowiek, który nie ma Boga w sobie, który nie ma stałego łącza do Boga. Proszę bardzo, Ritter Sport, niemiecka. No ale akurat cytrynowa ta mi posmakowała. Rizes, 3 Pinut Butter Cups. Nie potrzebujesz tego. Po co, skoro masz błogość i rozkosz? Nie potrzebujesz sobie podnosić nastroju tym syfem, tym pło na was głównym. Nie potrzebujesz tego. Nie potrzebujesz ciastek, nie potrzebujesz super stroju. Czy wy sobie wyobrażacie dla tych wielkich sił, które nas trzymają w garści, co to by było, gdyby każdy z nas doświadczył, chociaż trochę, ja nie mówię, żeby człowiek nagle lewitował, był jakimś świętym, troszkę tego Boga, troszeczku tego Boga, codziennie tyci, tyci tego Boga. Co to by było? Wszyscy by splajtowali, tu by zupełnie inny był porządek na, tym, na ziemi, tej ziemi. Nie trzeba byłoby tu zapraszać ducha świętego, po którym się Balcerowicz objawił i, i, i obietnice, że będą emeryci drinki pili w kurakao. No i tak, faktycznie, no, gdzieś tam w śmietnikach, jak znajdą resztki, to sobie mogą nawet drinka zrobić. Jak ktoś wyrzuci resztki, bo pies nie chce jeść, to będą kurę mieli. Czyli nie w kurakao, tylko kurę i to tak jak z tym dowcipem o wodze... Że nie rozdają, tylko wrzucają do wołgi, do przepłynięcia. Także, szanowni Państwo, nie trzeba wzywać ducha świętego, jakichś duchów, aniołów. Nie trzeba tego, bo już to wszystko w sobie masz. Masz do tego dostęp. To co ci sprzeda korporacja religijna? Żebyś się modlił, żebyś prosił o coś. Przecież już masz dostęp. Stałe łącze do tej cudownej energii. Wszystko upada, religie upadają. Ci wszyscy biskupi potężni z tymi brzuchami wielkimi, to obwieszeni złotem wszystko upada. To jest pierwsza sprawa. To jest pierwsza sprawa, że tak by było. Druga sprawa. Jest bardzo ważna i chciałbym, żeby Państwo się teraz skupili. Skoro wiemy, że to dla wszystkich, którzy trzymają w szachu nas, żyją z nas, co uważamy za normalne. A to normalne tak do końca, to to nie jest. To trzeba założyć, że te siły robią wszystko, co w ich mocy, żebyśmy tego Boga nie, nie mieli. W jaki sposób się to robi? Kieruje się uwagę człowieka na zewnątrz. Wsadza się człowieka młodego do małżeństwa, do świata dram, do świata cyrków międzyludzkich, do świata tych dram, tych, tych płaczów, do tego egoistycznego świata, gdzie związek to jest wojna, jedna płeć chce to, druga chce tamto, każda coś chce wyrwać. Każdy chce szczęścia, druga strona szczęścia dać nie może, bo to jest nasz układ endokrynologiczny. Za pomocą hormonów daje różne stany emocjonalne, czyli wepchnięcie człowieka w emocje, w emocje, napędzanie człowieka do kupowania, powiedzenie mu, że jak nie masz najnowszych jakichś gadżetów, smartfonów ubrań tego gówna tych deskorolek, tych, ostatnio napaliłem się na to, takie koło jedno jest. Jak oni na tym jeżdżą? Omnicykl, jakoś tak to się nazywa. Fantastyczna rzecz, no ale mnie nie stać, może w następnym roku się jakoś odkuje. Tak więc, y, po prostu dbają z każdego, z każdej strony, żebyśmy się czyli głównym, jeśli nie mamy tego pędu do konsumpcji. Z drugiej strony mamy korporacje religijne, które. Od najmłodszych lat instalują w nas poczucie winy, tak za śmierć Żyda jakiegoś 2000 lat temu, z całym szacunkiem dla Jezusa, jeśli istniał. Ale jeśli on przyszedł przekazać mi prawdę, że we mnie jest Bóg, to dlaczego ja mam się czuć teraz winny, że ja go zabiłem grzechami? Ja nie mam nic do tego. Naprawdę, ja mam 40 lat. Urodziłem się 28 grudnia 1978 roku z rana. Moja mama mnie wtedy urodziła. Ja nie mam nic wspólnego ze śmiercią Jezusa Chrystusa, jeśli w ogóle istnieją, bo zdania są podzielone ponad 2000 lat temu. Naprawdę, i wy też. No, chyba że ktoś z Was 2000 lat żyje i macza opaluchy w tym podłym czynie, no to wtedy to wy się czujcie winni. Chociaż polecałbym Wam przepracować poczucie winy, bo ono prowadzi tylko do nieszczęść. Poczucie winy, strach przed diabłami. Kreowanie w naszej wyobraźni tych diabłów, żebyśmy sobie sami tworzyli w głowie te diabły, żebyśmy się bali odejść od korporacji, żebyśmy nie mogli odejść od korporacji. Czy to jest taki program w głowie, który nas trzyma, ale o tym też mówiłem setki razy w swoich książkach, pisem i artykułach. Chcę Państwu powiedzieć, że bardzo możliwe, że jest także działanie biochemiczne. Po prostu są zatrute jedzenie, być może są jakieś substancje w szczepionkach, nie wiem, to już są teorie spiskowe ale powiem Państwu, że w historii ludzkości było wiele teorii spiskowych, które okazały się całkowitą prawdą i były straszne rzeczy robione, badania przez służby specjalne, to to wszystko już jest jawne, a jeszcze ilu rzeczy jest niejawnych, to cholera wie, pewnie wyjdzie, będzie wychodziło wszystko z czasem. Natomiast można założyć, że tak jak się mówi o tym zwapnieniu szeszynki, no, co ja mogę o tym powiedzieć? No, nie mam pojęcia, bo nie jestem ani naukowcem, ani lekarzem. Więc nie mogę na ten temat nic powiedzieć. Natomiast jest faktem, że na przykład mistrzowie duchowi mówili, że przy określonym typie pożywienia, przy określonym trybie życia, na przykład siedzącym, jest dużo trudniej uzyskać łączność z tą energią, z tą energią boską. W Hunie natomiast uczy się. Natomiast Huna to jest zlepek innych ezoterycznych wierzeń, więc to tak nie patrzmy na to, bo ogólnie się mówi, że Cwaniak wymyślił Hunę dla własnych potrzeb, żeby trzepać na tym kasę, i być może tak było. Znowu nie wiem, bo, bo i skąd mam wiedzieć. Natomiast faktem jest, że dostęp do tej istoty boskiej w nas, Huna nazywa to wyższym ja, Aomakua. Jest wtedy, kiedy oczyścimy ścieżkę, czyli nie, nie, nie nienawidzimy kogoś. Nie odczuwamy złości, żalu, zazdrości. Droga musi być oczyszczona. I zobaczcie, jak to sprytnie w Ewangelii pisze. Zanim zaczniesz się modlić, wybacz innym. Wybacz innym, bo wtedy modlitwa nie ma sensu. I to jest w każdej tradycji. I powiem Państwu, że gdy wszystkim wybaczysz, chociażby na jeden moment, na jedną chwilę to pojawia się takie miłe uczucie i wtedy ten kontakt z tą energią ma dużo większą szansę na to, że się dokona. Tworzy się konflikty, tworzy się prawa gloryfikujące kobiety, czyli te męsko-damskie sprawy, które poruszam. Zatruwa się jedzenie, zatruwa się wszystko. Mówi się o tych sieciach 5G i znowu, jedni mówią, że to jest lipa, oszołomy z folią na głowie, drudzy mówią, że coś w tym jest. Nie wiem. Natomiast jedno wiem, że istnieje bardzo dużo zainteresowanych grup dysponujących nie tylko miliardami jednostkowymi, ale i setkami miliardów dolarów, dla których kontakt zwykłego człowieka ze sferą boskości byłby końcem firmy, biznesów, czegokolwiek. Człowiek, który odkryje w sobie boskość, nie pójdzie na żadną wojnę, nie będzie nikogo nienawidził, nie będzie podjudzał, nikogo nie wejdzie w żadne konflikty. Bo, skoro czujesz się dobrze, no to po co masz innych atakować? Po co przelewa się przez ciebie te poczucie błogości, więc chcesz się z tym dzielić? To jest naturalne. Jesteś radosny. Nie ma konfliktów, nie tworzysz konfliktów, bratasz się z ludźmi, jednasz się z ludźmi, doprowadzasz do przyjaźni, nie kupujesz obłędnie co sezon nowych ciuchów modnych, smartfonów. No, po prostu zupełnie się wszystko zmienia. Biskup, ksiądz, wszyscy muszą pójść do roboty. Takiej, do, do jaką będą chcieli, albo taką, jaką rynek będzie od nich chciał, wymagał. Więc, szanowni państwo, wiemy na pewno, że są tacy i są to potężni ludzie i potężne struktury, którym jest bardzo nie na rękę, żebyś nie odkrył sobie Boga. Dlatego cały świat, tak jak ja odkryłem, wszystko to, co się dzieje, to jest odpychanie nas od kontaktu z Bogiem. Wszystko, co jesteśmy uczeni o związkach, o życiu, o modlitwie, także proś. Nie ma czegoś takiego jak proś. Jest wybacz, wprowadź się w cudowny nastrój wybaczenia, dbaj o dietę, dlatego że jak weźmiesz różne stymulanty, no to już wtedy z kontaktu raczej nici albo bardzo jest utrudniony. Nie miej takich rozbuchanych pragnień, bo jak człowiek pragnie histerycznie przez pół życia jakiegoś dobrego, luksusowego auta, no to nie ma mowy, żeby on się z Bogiem zjednoczył. Dlatego ja mówię, ja wszystko jestem w stanie oddać. Chcę mieć online kontakt z Bogiem. Pozbaw mnie wszystkiego, chcę tylko Boga. Bo po co mi wszystko? I tak, jakbym miał w sobie Boga, prawdopodobnie bym emanował taką błogością, że przecież ludzie by mi sami dawali te samochody. No nie można być biednym mając w sobie Boga. Nie da się. Człowiek, który nie ma w sobie kontaktu z boskością, nawet człowiek, który nie ma. Nawet człowiek, który ma wszystko, bogactwa, nawet zdrowie ciała, bawi się życiem. Wierzę, może to fajna zabawa, ale z czasem się przyzwyczai do wszystkiego, skończy się zabawa, a Bóg jest wieczną rozkoszą. Przy zjawisku doświadczenia Boga nie ma takiej habituacji, nie ma tego. To jest coraz to zwiększający się i zmieniający, mieniący się coraz to nowymi kolorami doświadczanie rozkoszy i bogości. Nie ma przyzwyczajenia się, nie ma stygnięcia bodźców i tak dalej. Nie ma tak. Dlatego celem człowieka powinno być dążenie do Boga. To jest numer jeden: nie rodzina, nie religia, nie państwo, Bóg. Bo kiedy jest Bóg, wszystko jest na swoim miejscu. Ale nie Bóg w sensie jakiejś brodaty, brodata istota na chmurze, tylko jako niepojęta tajemnicza energia miłości, braterstwa, rozkoszy. Szczęścia. Tam już nic nie potrzeba. Nie potrzebujesz kolejnych dyplomów, kolejnych kroków w związku, jak to kobiety mówią. Tu kolejny, kolejny krok, potem kajdany, tak, a potem płacz, bo nie ma szczęścia i rozwód, i znowu od nowa te cyrki. Nie ma tego. Nie ma żadnych kroków, nie ma do odhaczenia checklisty, Nie ma. Jest Bóg i coraz głębiej się w nim zatapiasz. I jak posmakujesz Boga, to już nigdy nie będziesz chciał być szefem w korporacji. Nigdy nie będziesz chciał być sławny, ani gromadzić pieniędzy, bo masz wszystko, co trzeba w sobie. Jak już posmakujesz dobrego auta, to ciężko wsiąść do słabego. Gdy posmakujesz, jak wygląda życie z Bogiem, jak jest lekko, radośnie. Jak wszystko nie ma znaczenia, bo to jest chwilówka tylko. To jest takie życie, to jest taki prowident chwilóweczka. I tak ciało umrze, szczęśnie. Wszystkie rzeczy twoje się rozpadną, konfiguracje za stola, dom albo wyburzą, albo twoi krewni go przebudują, czy coś to wszystko poznika. Nie ma to sensu, jak tak się wyobraźni przeniesiesz 100-200 lat do przodu, nic po tobie nie zostanie, po prostu nic. Jakieś tam resztki genów, a jakie to ma znaczenie? Że jakaś dziewczyna będzie miała włosy na cipie Twojego rudego koloru i to ma być dla mnie pocieszenie, że za 200 lat zostaną włosy na cipie mojej jakiejś pra, 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 pra siostrzenicy? Dla mnie to nie jest pociecha, Szanowni Państwo. Dlatego Bóg jest numer jeden. Bóg w sensie odkrywania w sobie, nie na zewnątrz, nie szukania kosmitów, ufoków, jaszczurów i innych dziwadeł, tylko szukania w sobie. I do tego Państwa zachęcam i sam siebie też zachęcam. No, siebie to nie muszę zachęcać. Szanowni Państwo, ogłoszenia parafialne. Zapraszam Państwa na sametwe.pl, żebyście sobie tam pisali, żeby było fajnie, żeby portal funkcjonował. Jutro wieczorkiem prawdopodobnie będzie jakiś stream. Także, także ale już nie będzie taki długi, bo naprawdę następnego dnia po. Po poprzednim, tak mnie oczy bolały od tego komputera. Ponad 6 godzin siedziałem. Myślę, że maks 3-4 godzinki to jest absolutny maks, na jaki sobie pozwolę. I będę chyba sobie w czasie przerwy robił 10 minut. Nie wiem, wyjdę, przebiegnę się po ogrodzie i wrócę. No to jest tragedia. Tak jak mnie następnego dnia web bolał. Jak mnie oczy bolały, pulsowały. To jest coś niesamowitego. No i tyle. No i to chyba byłoby wszystko, szanowni Państwo. Także. No właśnie, powiedzcie mi, dzisiaj byłem na wycieczce rowerowej specjalnie dla Państwa. Tam się okazało, że tam sobie jacyś chłopcy zrobili takie dojeżdżenia na rowerach, takie skoki robili. Nawet nagrałem chłopaka jak skakał raz na takiej przeszkodzie. I powiem Państwu, że ja mam po prostu lęk wysokości. Walczę z tym lękiem wysokości poprzez oglądanie kanału BNT. O, właśnie, muszę zobaczyć, co tam u, u pana Mate Jak on, Mateusz się nazywa, czy jakoś tak. Ostatnio wchodził na, na Mario. No, powiem Państwu, to miałem pełne pory, jak to oglądałem, Znaczy, no, nie miałem pełnych por, ale. Ale tak się czułem, jakbym miał mieć pełne pory. Kurde! Bez żadnego zabezpieczenia, jak on się trzymał końcami stóp tego. Nie, to po prostu dla mnie to. Ale obejrzałem całe. Byłem cały czerwony z nerwów. No i powiem Państwu, że jak byłem na tym rowerze. to było takie pochyłe drzewo i na jedno wszedłem, a drugie było na takim... No było pod tym, no taka, kurde, no nie mam nazwy, no było podłoże o dużym nachyleniu, że bezpośrednio pode mną było jakieś 2,20, 2,30, ale od razu się pochylało, więc jakbym spadł, to bym się też sturlał. Poza tym drzewo, drzewo, wyobraźcie sobie, że potwornie sprężynowało. Bałem się, że jak Zrobię krok, ono ruszy do góry i spadnę. No, i tam już pękłem, tak, stanąłem, ale oceniłem, że do tyłu się nie cofnę, bo musiałbym się obejrzeć. Zaczęło mi się kręcić w głowie. No, to delikatnie obunóż, usiadłem tak na oklep jak na koniu, na tym drzewie. Bo to tak na, po prostu na wysokości 2, tam 20 metrów było takie zwalone drzewo. Chyba specjalnie to zrobili. No ale się okazało, że raczej z tego nie zejdę, bo jest taka gałąź bardzo słabej jakości. No to po prostu byłem zmuszony iść do przodu. Jakoś to zrobiłem tak po prostu pochylony, ale no kurde, głupio to wygląda. Tak? No wstyd mi jest na to patrzeć. Nie wiem, czy państwo chcą to zobaczyć, czy nie. Państwa decyzja. Ja mam po prostu lęk wysokości. Poza tym kwestia była taka, że byłem tam sam. Tam, jak państwo zobaczą, alkoholicy Menele mają swoją metę. Znaczy już tam nie chciałem w głębi wchodzić, bo no nie chcę tym ludziom przeszkadzać, że to nikogo nie widziałem. Zrobili sobie tam jakiś taki namiot czy coś. Pełno butelek, rozbite szkło. Jakbym spadł i wleciałbym, a było pełno porozbijanych butelek to bankowo wyrwana ręka z barku, połamane nogi a jakbym trafił na coś, to i może bym się pociął, i to konkretnie, i tam byłbym sam. Więc, nawet tam by karetka nie wjechała, więc po prostu się bałem. Głupio mi tak, tak, rzucać nagranie. Ale może, jeśli państwo tak zadecydują, to wrzucę pod jakąś audycję, to się pośmiejemy. Kiedyś się koleżanka śmiała, bo widziała tutaj z okna, a nie moja przyjaciółka, tylko inna koleżanka. Jak wchodziłem na drabinę. Taką linę wiązałem na drzewie do ćwiczeń i było chyba 3 metry. Ja po prostu dygotałem cały i no tu się wszyscy wyrychali ze mnie, no ale ja mam lęk wysokości, tak? Coraz mniejszy, Państwu powiem, bo po oglądaniu tego będę się wyraźnie zmniejszył o co najmniej połowę. No ale dobrze, to byłoby na tyle, Szanowni Państwo, z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje, a na pewno istnieje. Chłop w dom, Bóg w dom. Trzymajcie się. Jego wieczorku, no to rano puszczę mi dnia. Cześć.